się przez dżunglę rozwiązań nowych zadań. Zagadki tego świata, gdzie jesteśmy celem badań. Odkrywamy nadal, poznajemy jeszcze labirynty życia, a w nim stany dreszcze. Promieniowanie szersze, epidemia leku świata. Zastraszone stado owiec, kiedy wilki weszą atak. Tak właśnie włada jakaś grupa dziś na szczycie. Trójkąta z celnym okiem, co próbuje działać w strycie. W zenicie wielkiej kuli, jesteśmy jak rodzynki. Łapiemy się na wszystko i na wszystkie ich nowinki. Cynki do złej gry i wszystko niczy w planie. Szatkowanie umysłowe i tłoczone zamieszanie. Sensacje nie są tanie, ale wzbudzają napięcie. Dają potrach duszy, który zwalnia na zakręcie. Szybko rzuca klęcie, może ruszy fenwor. Galaktyczny bunt, napędzony sił rezerwą. Byłby tu energią, rozpędzenie tej sielanki. Rzeczywistość ludzka niczym lód leci pod sanki. Od bańki do bańki, podatki i opłaty. I ZUSy i dzierżawy, i kredyty nie do spłaty. I kurwa szachy maty, wyludniają ludzi z chaty. Jaka jest logiczna wizja każdej tej debaty? Diabeł jest rogaty i panuje nad ciałami świata przeklętego, który walczy nadal z nami. Przecierając się przez dżunglę w szukaniu rozwiązania na zagadki tego świata oraz wszelakie pytania. Jak daleko leży fikcja i w którą stronę prawda? Czym jest eksperyment, którym żyjemy od dawna? Przecierając się przez dżunglę w szukaniu rozwiązania na zagadki tego świata oraz wszelakie pytania. Jak daleko leży fikcja i w którą stronę prawda? Czym jest eksperyment, którym żyjemy od dawna? Przecierając się przez liczba co dnia powiększane bardziej. Teorie spiskowe, które podrzynają gardziel. W efekcie każdy twardziel traci szybko reputację. Tożsamości delec winnie wprowadza w stagnację. Na oczy zobacz rację, jak cię prowadzi dziś władza. Nie zdradzaj narodu, który chętnie ciebie zdradza. Mamy żryć, mamy pić, ma nas cieszyć to co dają. Laboratorium uczuć, jakie co cię napajają. Walki dalej trwają i będą jeszcze trwały. Konfrontacje, wpływy, milionowe arsenały. Człowiek tak jest bardzo mały, jak nie widzi skali czynów. Psychoza wpajana poprzez dupę skurwysynów. Pętaki smoka synów, których narzut ograniczeń upierdala dochód według procentu wyliczeń. Bankowych zapożyczeń, dodatkowych nieścisłości. Tak się właśnie ludzi opierdala aż do kości. Przyprawiane mdłości pogłębia się powietrza. Ktoś chce to prowadzić od samego świata wnętrza. Sznur się rozkręca, populacja jak w obręcza. Nie ujrzymy faktu, który bardzo mnie zadręcza. Jak daleko leży fikcja, ile mil wierności. Jak wygląda prawda i ile ci szczerości. Wpływ naszej mądrości jest zależny od nas samych. Co możemy zdobyć, żeby nie sięgnąć przegranych? Przecierając się przez dżunglę w szukaniu rozwiązania na zagadki tego świata oraz wszelakie pytania. Jak daleko leży fikcja i w którą stronę prawda? Czym jest eksperyment, którym żyjemy od dawna? Przecierając się przez dżunglę w szukaniu rozwiązania na zagadki tego świata oraz wszelakie pytania. Jak daleko leży fikcja i w którą stronę prawda? Czym jest eksperyment, którym żyjemy od dawna?